Na tę inwestycję społecznej szkoły oraz przedmieścia czekała długich kilkanaście lat. Mowa o budowie nowoczesnej i pełnowymiarowej hali sportowej przy szkole podstawowej nr 3. Wykonawcą inwestycji wyłonionym w postępowaniu przetargowym jest firma AJ Profibud z Chmielnika. O tej hali wiele się razy mówiło, mijały kolejne kadencje, kolejne obietnice wyborcze. No i tej hali nie było na przedmieściu. Myślę, że to wielka rzecz dla tego osiedla i dla Łańcuta. Przede wszystkim z tego względu, że jest to hala pełnowymiarowa i tyle dyscyplin sportu, które dzisiaj miasto Łańcut wspiera i rozwija się w naszym mieście, to ta hala będzie naprawdę potrzebna jak rybom tlen. I tak samo naszym sportowcom do ćwiczenia różnych dyscyplin sportu. I wszystko na to wskazuje, że już przed rokiem nowym, rokiem szkolnym, ta hala będzie oddana do użytkowania. Na realizację tego zadania samorząd miasta pozyskał niespełna 9 milionów zewnętrznego finansowania. Natomiast z własnego budżetu miasto dołożyło tylko nieco ponad 300 tysięcy złotych. Zadanie obejmuje budowę sali gimnastycznej z zapleczem. Są to szatnie, sanitariaty, pomieszczenia dla trenera oraz techniczne. W ramach zadania wykonano budowę przyłączy wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, budowę odcinka sieci gazowej wraz z przyłączem, instalacje elektryczne oraz oświetlenie. Nowa sala gimnastyczna zostanie również wyposażona. Do chwili obecnej zrealizowano stan surowy zamknięty. Trwają prace instalacyjne oraz wykończeniowe wewnątrz, jak również prace elewacyjne. Prace tutaj idą zgodnie z harmonogramem, a wręcz przeciwnie, wyprzedzamy temat. Jest w tej chwili zaawansowanie prac na dosyć wysokim poziomie. Na chwilę obecną zakończyliśmy tynkowania, jesteśmy na etapie wykonywania posadzek przemysłowych pod parkiet już dla młodych sportowców. Na chwilę obecną są to prace instalacyjne, podposadzkowe. Częściowo już realizujemy elewację lekką, mokrą, czyli styropian, docieplenie i zarazem tynki, już wyprawy właściwe. Co jeszcze istotne, obok tej hali, bo też takie pytania padają, będzie wybudowane jeszcze też przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego boisko typu Orlik z bieżnią lekkoatletyczną, oświetlone, więc będą całkowicie inne warunki niż w tej chwili. Na boisku, które było asfaltowe przy Trójce, będzie kolejne w Łańcucie przy naszych szkołach profesjonalne boisko ze sztuczną nawierzchnią. Obiekt ma służyć nie tylko społeczności szkolnej. Będzie on dostępny również dla mieszkańców do organizacji imprez środowiskowych o charakterze rekreacyjnym oraz kulturalnym. Cała społeczność szkolna, szczególnie uczniowie, nie mogą się już doczekać otwarcia tej hali, które jest już coraz bliżej. Jak zapewniał wykonawca, efektem końcowym będziemy mogli cieszyć się jeszcze przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego, a być może uda się jeszcze wcześniej.